Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Typowy Futbol. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, tak abyście nie przegapili kolejnych typerskich materiałów. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. Dla Was to dosłownie sekunda, a mi to naprawdę bardzo pomoże. Szybko o promocji i przechodzimy do dzisiejszych kuponów. Partnerem kanału jest STS, legalny polski bukmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Bonusy otrzymacie przy trzech pierwszych wpłatach, łącznie do 1500 zł oraz dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań po rejestracji. Świetną opcją jest także pierwszy zakład bez ryzyka do 100 zł, w skrócie wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie i w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Oferta jest naprawdę dobra i zachęcam, abyście sobie z niej skorzystali. STS to największy bukmacher na polskim rynku, który oferuje najlepsze warunki. A teraz czas na dzisiejsze typy. A więc na dzisiaj przygotowałem dla Was dwa kupony na mecz Polski z Albanią. W pierwszym kuponie, ku zaskoczeniu zapewne wielu z Was, typuję zwycięstwo biało-czerwonych przy kursie 1,57. Uważam, że dziś Polacy po ostatniej porażce z reprezentacją Czech wyjdą zmotywowani i rozgoryczeni. Piłkarze Fernando Santosa mają coś do udowodnienia, a dzisiejszy mecz jest ku temu świetną okazją. Pojedynek z Albanią jest dla nas kluczowy w kontekście walki o grę na Mistrzostwach Europy i Polska wręcz musi dzisiaj wygrać. Ostatnie dwa mecze z Albanią w 2021 roku Polacy pewnie wygrali. Najpierw u siebie 4-1, a następnie na wyjeździe 1-0. Dziś, choć posiadamy mocno okrojony skład z powodu kontuzji, nadal jesteśmy mocnym faworytem i uważam, że zdobędziemy cenne 3 punkty po zaciętym pojedynku. W drugim kuponie typuję bramki dla obu drużyn przy kursie 2,35. Gracze ofensywni Albanii to żadni wirtuozi, ale biorąc pod uwagę problemy biało-czerwonych, a także spodziewane ofensywne usposobienie zespołu Silvino, goście mają tutaj duże szanse na strzelenie gola. Polacy również powinni zagrać lepiej niż w pierwszym spotkaniu. Dzisiejszym odcinku to już wszystko ode mnie. Jeszcze raz Was bardzo proszę o zasubskrybowanie mojego kanału. Jeżeli jesteście głodni większej ilości typów, to wpadajcie na naszą grupę na Facebooku o nazwie Typowy Futbol. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych typerskich materiałach. Na razie!